Dzisiaj witamy Bartosza z Marzlika, dwukrotnego mistrza świata na żużlu. Może się Państwu wydawać, że jesteśmy w garażu, to jest nieprawda. Jesteśmy tak naprawdę w pokoju, w pokoju, który Bartek dzielił przez bardzo długi czas, przez dzieciństwo, ze swoim bratem Pawłem. Dokładnie tak. Dzień dobry. Mieliśmy tu swój pokój, dzisiaj mam, że tak powiem, swój drugi dom i spędzam tutaj, myślę, że czasem może trochę za dużo czasu, e, ale od rana do wieczora e, lubię tutaj posiedzieć, i porozmawiać trochę z motocyklami też. Bardzo my jesteśmy tak trochę z, ostatecznie z, z troszeczkę innego środowiska, ale eksplorujemy sporty motorowe i, i ja muszę przyznać, że na żużlu nie byłem dawno, ale mam wspomnienia, bo, bo kiedyś chodziłem. Ale nie, nie, nie musisz, bo, bo mam faktycznie, bo mój ojciec bardzo lubił Żużel, jego nie było w Warszawie. I pamiętam, że kiedyś byliśmy w jakiejś trasie i zaprowadził mnie po raz pierwszy na stadion żużlowy, na jakieś końcówkę meczu ligowego. Nie wiem czy to nie było nawet leszno. I pierwsza rzecz, jaką zapamiętałem, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, to był po pierwsze oczywiście dźwięk silników, a po drugie zapach, za zapach który jest magiczny. Więc moje pytanie brzmi, jakie jest Twoje pierwsze wspomnienie związane ze Speedwayem? Eee, no dobre pytanie. Ale pierwsze dziś tam zetknięcie było faktycznie, gdy miałem. 6 albo 7 lat. 7, w 2002 roku, gdy poszedłem wraz z dziadkiem, z bratem i z tatą do, na taką pokazówkę mini dla praktycznie i Wtedy, co mi się bardzo spodobało, to to, że dzieci rówieśnicy w moim wieku gdzieś tam między sobą rywalizują, jeżdżą, ludzie biją brawo i mi się to tak bardzo podobało. I ja też mówię do taty, że mam taki motorek domu, że też z tymi chłopcami chcę się po prostu tu tak, jakby inne dzieci się bawiły piaskownicy, a ja od zawsze kochałem motoryzację, to ja chciałem bardzo mocno z bratem bawić się na tych motocyklach, bo to tak na początku wyglądało, że to było takie trochę pikniki, wspólna zabawa z innymi dziećmi, taka integracja też. I poprzez to tak weszliśmy w ten żużel i oczywiście od tamtego czasu zaczęliśmy chodzić na duży żużel, gdzie jak ja mał, mały chłopiec wchodziłem na stadion, wydawał się ogromny, duże motocykle, zawodnicy, gdzie się potem gdzieś tam w gazetach ich widziało, czytało i tak z roku na rok się zaczął człowiek wkręcać, że w sumie się do dzisiaj tym żużlem, o tym żużlu myśli 24 godziny na dobę. Ale na pewno te pierwsze zetknięcia z różnym to było na pewno to, że dużo ludzi, szybkość, motocykle, głośno i zapach to takie pierwsze rzeczy, które na pewno wspominam. To mam jeszcze, jeszcze jedno pytanie: no bo jesteś w tym momencie dwukrotnym mistrzem świata i będziesz walczył o trzecie mistrzostwo. Czy to jest taka historia, że. Wsiadłem na motor żużlowy i od razu wszystkich objechałem, w sensie złote dziecko, złoty talent, czy to jest jednak talent to jedno, a cała reszta to ciężka praca i konsekwencja. To była, nie, nie powiem, że łatwa, ale to była taka droga powiedzmy łatwiejsza dla Ciebie, bo jesteś tak uzdolniony, czy to jak każdy tylko Twoja praca zdecydowała? To jest dla mnie ciężkie pytanie, myślę, że mogłyby osoby wokół mnie bardziej na ten temat się wypowiedzieć, aczkolwiek ja mam takie odczucia, że wcale... Właśnie jakoś tam mega łatwo nie było, bo pamiętam takie nawet moment, gdzie już rezygnowałem, bo się denerwowałem, że przegrywam, że wcale tak super jakoś nie było, ale byłem na tyle, myślę, że mocno zdeterminowany jestem, że dom prywatny umiem teraz, teraz w tym wieku praktycznie oddzielić, ale wtedy to było tylko wiecznie 200% czasu, to było tylko i wyłącznie dla mnie żuża, dla mnie nic innego... Ja, na ja pamiętam w szkole siedząc z ławce, ja startowałem, ja jechałem w lewo. E, gdzieś tam e, takie jakieś dziwne rzeczy robiłem, ponieważ e, ja non stop po tym myślałem, bo mnie to tak bardzo zainspirowało, tak bardzo chciałem dążyć do tak jakby perfekcji, do, e, do tego, żeby być po prostu e, najlepszym. E, wtedy miałam może większy problem z tym, że jak przegrywałem, to od razu tak jakby bardzo mocno się denerwowałem, bo ja nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego przegrywam. I zawsze dochodziłem do tego, co robić, żeby nie przegrywać. Teraz już jestem starszym człowiekiem i zawodnikiem, który potrafię to zrozumieć, że wszystkiego się wygrać na pewno nie da i wszystkim to mówię, że na, nie ma takiego i myślę, że nigdy nie będzie, że od A do D wszystko, co po kolei się da wygrywać. Oczywiście konsekwencją czasu, pracy można siebie udoskonalać i z dnia na dzień można być coraz lepszym tak samo jak i człowiekiem, jak i zawodnikiem. Eee, oczywiście też tak robię i staram się, aczkolwiek wiem, że też i mógłbym dużo przytoczyć takich momentów, że wcale jakoś tam kolorowy nie zawsze też jest. Mówiłeś o tych bohaterach, o tych żużlowcach, tych, o których czytałeś, gdzieś tam oglądałeś, czy czytałeś w gazetach. To jacy byli ci bohaterowie? Czy to Tomek Golop przede wszystkim, czy. Ktoś jeszcze? Zdecydowanie Tomasz Golo był od dziecka takim moim idolem, ale to była dla mnie na początku, już mówimy o takich 2002-2005 latach, gdzie to była dla mnie postać tylko i wyłącznie z telewizji. Eee, więc to była w ogóle dla mnie taka wiad wiadomo gwiazda, która człowiek siedział i oglądał Grand Prix tylko i się trzymało kciuki przede wszystkim, bo, bo tata wytłumaczył, że to Polak i najlepszy zawodnik. Potem wiadomo z wiekiem i z czasem nabywałem tej wiedzy i już wiedziałem bardziej o co chodzi, no to już w ogóle szał ale na początku gdzieś tam tacy myślę, może bardziej lokalni zawodnicy, którzy się chodziło na gorzowskie mecze i dziś się im kibicowało. Potem może miałam takie szczęście, że w 2010 roku do mojego klubu właśnie trafiła ta postać z telewizji, tak jak dla mnie. tak Gwiazda, która była najlepsza wśród Polaków i trafiła do mojego klubu i gdzieś tam zapaliśmy bardzo dobry kontakt, który utrzymujemy do dzisiaj. I to też może było dla mnie takim szczęściem, że trafiliśmy na siebie i świetny czas spędziliśmy i spędzamy. To tak chciałem się pochwalić jedną rzeczą, bo w 1995 roku byłem na Grand Prix. Polski we Wrocławiu, na stadionie, jak Tomasz Golob wygrał tak, wygrał Grand Prix Polski, wiecie. więc dokładnie pamiętam tę sferę tych zawodów, w ogóle to szaleństwo tego wszystkiego, co się działo. To... Na pewno skakałam przed telewizorem. <noise> w 95? <głosy> no, <głosy> z przymrużeniem oka, tak jak zrobiłem miny. <noise> to słuchajcie, to ja się z kolei podzielę z wami moim wspomnieniem, tak bardziej z punktu widzenia też kibica, bo byłam na trybunach, gdy zdobywałeś oba tytuły, ale przy w okazji tego pierwszego był na stadionie Tomek Golop, mimo oczywiście swoich problemów ze zdrowiem to, było, to była tak wzruszająca scena, gdy, gdy wyjechał tam na, w, tym, w tym samochodzie, żeby się z kibicami przywitać, żeby ciebie wspierać. Mi się wtedy łezka w oku zakręciła, naprawdę. To prawda. Gdzieś tam yy, że tak powiem dużo nas jakby łączy. Znaczy, może nie tyle łączy, co dużo mam z nim wspomnień, bo tak jakby w pewne rzeczy mnie wprowadził. Pamiętam, jak pierwszy raz zabrał mnie do Hiszpanii na motocross, gdzie tak jakby mówił Bartek: Musisz trenować na motokrosie, żeby być z dnia na dzień lepszym zawodnikiem. No to oczywiście tata stawał na, na rzęsach i. Próbował gdzieś te motory nam mi, bratu, krosówki jakieś kompletować, składać, robić, żeby to nam na początku wiadomo, tylko jeździło i warczało, bo więcej nic innego nie potrzebowaliśmy, ale to były naprawdę świetne czasy, do których często bym tak z chęcią na ludzie wrócił. Bo faktycznie zdaje się, że Tomasz Golo Jacek Galop, oni wcześniej zaczęli od motokrosu i dopiero potem przeszli na do Dokładnie, Tak, tak, tak. Mówiłeś o tym, że, że zawsze uwielbiałeś motoryzację. No właśnie, no bo dla ciebie to mm, oczywiście Żużel to jest to, co jest 24 godziny na dobę, ale na przykład lubisz chyba jeździć samochodem, bo przed chwilą powiedziałeś nam, ile kilometrów robisz. No, czy, czy lubię, ale że muszę? <ścoughs> to też prawda, gdzieś tam, jak jest taki na, e, grafik napięty przy pełnym sezonie, to mogę opowiedzieć krótko, to wygląda tak, że w poniedziałek. Wyjeżdżamy o 19 zazwyczaj do Świnoujścia, wtorek jestem w Szwecji, w środę około do 12 zazwyczaj jestem w domu, robimy szybko motocykle, w czwartek często obowiązkowy trening w Gorzowie, w piątek trening dwa lata temu zawsze zazwyczaj tak było, a teraz będzie od razu bez treningu Grand Prix, sobota Grand Prix, niedziela znowu Liga, w poniedziałek znowu na prom, wtorek Szwecja, środa w busie, ale bez meczu, w czwartek trening, piątek zawody, sobotę zawody i są zdarzają się takie weekendy, gdzie to się tak jakby powtarza, a gdzieś tam robimy to wszystko takim domem na, na kółkach busem, którym no, te kilometry lecą jak szalone. No właśnie to tak, też się zaczęłam stawiać, pamiętam znowu jakieś moje wspomnienia z żużlowe jak Tony Richardson zaczął jeździć kamperem, bo to też nie było wtedy takie oczywiste. To też masz kampera, jak logistycznie gdzie, gdzie nocujesz? Kampery jakby teraz m, trochę nie zdają roli, bo są jakby m, za wolne. <grystanie> 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 no ale trochę w tym trochę jest tak, bo pamiętam sytuację gdzie. I zaczynałem zawody o 19 w Cardiff, a na drugi dzień o 16 miałem w Gorzowie zawody i przyjeżdżaliśmy praktycznie na drugą, trzecią. Więc wypadałeś z busa no, zmęczony, dobrze nienajedzony, takie wszystko to robione tak czasem na siłę i po prostu znowu w Kevlar i drugi mecz i potem taki zadowolony, że o 18, 19 do domu. Ale już po prostu aż ja już potem nawet z tego zmęczenia czasem jest tak, że już nawet nie chcę spać, bo, bo przechodzi to wszystko. Eee, na szczęście jakieś te kalendarze, myślę, że z biegiem czasu teraz tak fajniej są poukładane, że troszkę jest więcej tak jakby dystansu czasowego i gdzie można to lepiej zaplanować, ale też są <coughs> czasem niezbędne dwa busy, jakieś loty, to żeby z teamem się przemieszczać, żeby to dobrze poukładać. Zobacz, nam się wydawało, że my jesteśmy zajęci. O, mi się <noise> wyższy mi się to kojarzy z, z Rajdem Dakar, bo no, to jest strasznie wyczerpujący rajd i wydaje mi się, że to Krzysztof przez tak to pisał, że, że człowiek po tym rajdzie to już ma dosyć wszystkiego, przyjeżdża, mija kilka tygodni i zaczyna myśleć o kolejnej edycji Dakaru. Czy w takim razie jak kończy się sezon żużlowy i przychodzi ten grudzień czy, czy zima, to też jest podobnie, że, że Szczerze? Ma... My, teraz te dwa lata były dla mnie wspaniałe, gdzie zdobywałem rok po roku tytuł mistrza świata, ale pamiętam, że tydzień po zawodach, do tygodnia po zawodach, jak nie ja, nie chciałem w ogóle myśleć o żużlu. Bo byłem tak jakby mega jakby wyczerpany psychicznie, myślę przede wszystkim, eee, bo nie fizycznie raczej, bo jestem na to gotowy, ale psychicznie byłem na tyle tym wszystkim zmęczony i tą otoczką, to co się działo, tymi, tym myśleniem, że dosłownie miałem dosyć wszystkiego na tydzień, a ciężko było zrobić sobie dystans e, takiego spokoju na tydzień, bo wiadomo, po sukcesie, dużo się wokół działo i w ogóle i ludzie to przypominali, a ty dosłownie jakby tego nie chciałeś i, i szczerze radość z Mistrzostwa Świata to dla mnie było miesiąc po, Aha. gdzie ja do tego na spokojnie zdążyłem wrócić, bo był człowiek, ja bynajmniej tak miałem, byłem na tyle dwa razy mocno zmęczony, że oczywiście wiadomo radość, eksplozja i w ogóle, ale tak jakby w ten sam dzień, w tej samej chwili, jakby to nie dociera do ciebie. To tak jakbyś wygrał zawody, ale no nie wiesz za bardzo o co chodzi, bo tyle się dzieje dookoła, tyle szumu, że nie kumasz. Że Fajnie biją brawo, no to okej, okay, cieszmy się, ale nie kumasz tego, co zrobiłeś i coś, co tak jak teraz wrócę do tego, to daje mi wielką radość, spokój taki myślę, też wprowadza w sport i e, uśmiech na twarzy. Ale ten tydzień po jest myślę, że taki no, oczywiście cudowny, mhm. ale nie, naj, nie najprzyjemniejszy, myślę. No to z tego, co mówisz, wynika, że jeśli chodzi o takie wyzwania dla głowy, to i tryb funkcjonowania, to na Dakar jesteś gotowy, jakby co? No tak, myślę, że tak, aczkolwiek myślę, że to. Jak każdy motosport rządzi się swoimi prawami i gdzieś tam do wszystkiego trzeba po prostu się odpowiednio przygotować, ułożyć plan od A do Z, bo tak po prostu od tak nie można niczego robić, bo albo robić coś bardzo dobrze, albo w ogóle. A masz w takim razie czas na jakieś fantazje na temat motorsportów innych, typu na przykład właśnie, nie pojechać Dakar, czy na motocyklu, czy samochodem, czy jakieś inne dyscypliny? Znaczy zawsze prze, po sezonie i po sezonie mam przede wszystkim wielką y, Wielki głód, to tak jakby do motokrosu, bo też dużą pasję mam do tego, do motokrosu, jak i, i robię to y, przed i po sezonie. Yy, udało mi się być raz czy dwa razy, ale bardzo chciałbym jeszcze wiele razy to powtórzyć na to, że w wyścigowym yy, na motorach wyścigowych w Poznaniu, gdzie bardzo mi się podobało. Nawet licencję na Poznań zrobiłem, więc <noise> mam już nawet w tym roku skórę od k Team. Serdecznie ich pozdrawiam, dziękuję i taki jestem doposażony, ale no trochę czasu brakuje, ale mega dużą radość mi to sprawiło i jakby mnie ktoś zapytał, że masz trzy dni wolne, to na pewno pierwszy dzień to bym pojechał od razu na kolarstwo gdzieś w góry i spędził po prostu tam mnóstwo godzin i kilometrów, pojeździł na jakichś fajnych torach na motokrosie. no i na torach wyścigowych ścigaczami, także to są takie moje trzy rzeczy, które bym bardzo chciał, nie no, chcę i robię to, tylko że brakuje czasu troszeczkę a chciałbym troszeczkę tego więcej. Czyli jedno ślady ewidentnie w takim razie. A... Nie namówimy Bartka chyba na cztery koła. Aczkolwiek, tak? szczerze mówiąc nigdy za bardzo okazji nie miałam do super szybkiego auta, mm -hmm. ale mam takie też ciche marzenie, że gdzieś kiedyś może się nadarzy okazja, żeby takim mega sportowym autem pojeździć właśnie na torze, bo generalnie wszystko co ma silniki koła to mnie rajcuje. To ja mam pomysł dla Ciebie, bo zrobiście super, super połączenie z Robertem jak się zaczęła Cała pandemia. No, naprawdę to była fantastyczna A, rozmowa. tak na Instagramie ten live. Tak, Świetne. Umawialiście się na rower. Nie, nie wiem czy wyszło, czy, czy nie wyszło. Prawie, prawie, Aha. prawie, ale Robert, że tak powiem, byłem z moim klubem ze gorzów na obozie na Teneryfie. I okazało się, że szkoda, że nie dałem znać, bo kto wie, czy byśmy się nie zgrali, ale Wysyłał mi codziennie takie hardkorowe naprawdę mapki i widać, że poziom ma, trochę muszę powiedzieć jeszcze. <laughs> ale przejechałem każdą teraz, jaką wysłał. <laughs> te 200 km? 200 nie zrobiliśmy, ale te takie, co robił setkę 110 i po przewyższenia po 2,5-3 tysiąca to. Z trudem, ale kończyłem. Okay. To w takim razie e, musisz Roberta namówić, żeby cię kiedyś wziął na go kartę. Jak chcesz na, e, na dwóch śladach e, pojeździć, bo to jest strasznie, zresztą nie są ekstremalne przeżycie przede wszystkim. E, I wydaje się, że jednak właśnie, ma dużo mi się, że jednego kartu. Marzy mi się przejechać kartingiem, który ma biegi. Tak, takim tak, tak, mega tak. profesjonalnym właśnie kartingiem, nie takie jak są wiadomo dostępne, bo to tak jakby trochę za wolne dla nas są. Jak człowiek z motosportu, to czasem za mało tej adraliny się wytwarza, ale taki właśnie z biegiem czy coś, bo gdzieś tam od. E, paru żylowców, którzy mieli okazję właśnie jeździć na kartingach. Mam e, Andersa, tam w drużynie, gdzie ma właśnie swojego kartinga z biegami. To i to co opowiada i pokazywał filmiki, to naprawdę e, no, wydaje się być mega fajne. To jest mega fajne i jest mega ciężkie. E, a jako kibic, masz czas na przykład, żeby oglądać tutaj na to Formuły 1? Bo przed nagraniem programu muszę zdradzić chwilę, żeśmy porozmawiali. Yy, szczerze? Przyznaję się, bo ja zawsze staram się być szczerym i prawdziwym człowiekiem, który nie oglądam za dużo. Bardziej sprawdzam wyniki, bo tak jak mówię, gdy tylko mam jakąś godzinkę, dwie, trzy, yy, to wybieram albo właśnie motocross, albo kolarstwo, żeby spędzić te godziny i pochłonąć dla siebie, czy dla rodziny, czy dla syna teraz, a gdzieś tam wiadomo na wszystko brakuje czasu, aczkolwiek jak jestem, to oczywiście jak znajdę i wbiję się akurat w ten moment, gdzie jest, to, to obserwuję. A powiedz trochę jeszcze o żużlu generalnie w e, twojej rodzinie. No bo to nie tylko ty, to twój brat, to twój tata, który cały czas jest z wami. E, gdzieś tam za domem jest tor motocrossowy. Tutaj chyba też miałeś żużlowy kiedyś, prawda? E, tor żużlowy mam, miałem tam, gdzie mieszkam. Teraz na murawie stoi dom e, dla mnie, mój, e, ale faktycznie, gdy mieliśmy. No to właśnie na początku dziś tej przygody, na początku, gdy miałem 7-8 lat z bratem, to dziadek z tatą zrobili nam po prostu fajną, obitą jakby ścieżkę, a to był tor. Bandy były ze snopków, krawężnik pomalowany białą kredą i tam było jeżdżone naprawdę od rana do wieczora. Ile tam się zajechało sprzętu, ale dosłownie tata już mówi, że czasem się denerwował, bo nie szło zgonić. I wiecznie tylko, daj na paliwo, daj na paliwo, zrób motor. I... Ale faktycznie tak było, bo pamiętam takie czasy, gdzie szłem tu na przystanek niedaleko do, do szkoły, jak jechałem, ale dosłownie przechodząc, to zawsze jakiś motor musiałem zahaczyć, przejechać chociaż do babki z powrotem, i dopiero z plecakiem do, do szkoły się jechało. Potem to trochę z tej szkoły szybciej się wracało, bo znowu tu ciągło, no. To trochę jakby przekładając to na Formułę 1, to jesteś trochę jak Max Verstappen albo jak Nico Rosberg po prostu. O, od, dziecka, od, od, od dziecka, od dziecka, od tak zawsze, dzięki, dzięki rodzicom. No bo <gry> y, tak, dzięki myślę tacie, który też miał taką od zawsze y, y, smykałkę do motoryzacji generalnie i żużel nie wziął się y, z tego, że my graliśmy w piłkę czy biegaliśmy i się nagle pojawiły motory. Odkąd ja pamiętam, to były u mnie motorynki, kłady, czterokołowce, jakieś trójkołowce, które tata nam tworzył. Wiadomo, że nie było kiedyś dostęp, dostępu takiego jak teraz do, raz do takich mini motorków czy do kładów, bo teraz jest fajny dostęp dla dzieci. Wtedy po prostu tego nie było, jak było to bardzo drogie, rodziców było na to nie stać. A tata, że nie osmykałkę i do dzisiaj jest złotą rączką, której wszystko potrafił zrobić i robił te właśnie koło, czterokołowce, trójkołowce, motorynkę. Ja, miałem, ja jeździłem na motorynce, jak miałem 3 lata i motorynka, która była dwa razy pomniejszona I, i tata, i to myślę, że to było mega kluczowe dla mnie, dla tak jakby wyczucia sprzętu, do panowania nad motorem, że on mi to powiedział i to by się wszystko zgadzało, jak ja sobie przypominam, że ja zawsze rosłem wraz z motocyklem, że tata przez to, że był złotą rączką, to zawsze dostosowywał do mnie perfekcyjnie motor, na którym ja się komfortowo czułem, i mogłem komfortowo, normalnie jeździć. Nie męczyłem się z tym motorem, że na przykład coś było dla mnie za duże, ja wsiadałem, przewracałem się, nie umiałem, rzucałem to w kąt. Ja zawsze to używam, bo to dla mnie była mega radość, to było do mnie dopasowane, z niewiedzy wtedy, tylko dlatego, że tata mnie widział, że ja chcę bardzo i że mam wiecznie banana na twarzy, to mi robił wszystko, żebym ja po prostu jeździł. Pamiętam, to były fajne czasy też, jak się babci albo skosiło potem już trawę, albo dziadkowi posprzątało się to karki z wiórów, i dziadek zawsze dał na paliwo, na świecę. I nic w życiu mi wtedy nie było potrzebne, tylko właśnie mieć te dwie 25 zł. Pamiętam czasy, co za 25 zł kupowałem 5 litrów do Simpsona i świecę nową. I wtedy, i to była druga misja, gdzie za te dwie i pół dychy, jak uzyskałem od babci albo od dziadka, toż chodziłem i mamy albo tatę za rękaw i chodź, pojedziemy do miasta, kupimy to paliwo, bo ja już nie mam czym jeździć. nie? Ale zawsze właśnie muszę dziękować za tym do końca życia rodzicom, że oni nigdy mi nie odmawiali, tylko powiedzieli, OK, zapracowałeś, jedziemy. Ja kupiłem, ja sobie już resztę to wszystko sam poradziłem, bo i te mieszanki pamiętam, to lało się, przelewało, świetne czasy. Super. A słuchaj, a teraz jak no, już jesteś starszy, masz sukcesy, to miałeś kiedyś w sobie coś takiego, żeby sprawić sobie jakąś nagrodę za, za sukces, za tą ciężką pracę? Czasami sportowcy tak robią. Robert ma na przykład. Tak, kupił sobie, jak wygrał Grand Prix Kanady, to sprawił sobie prezent i kupił auto, o którym marzył. To było Porsche GT3, 911. To... Masz coś takiego albo zrobiłeś kiedyś coś takiego? Hej. Coś było, to na pewno skromniejsze trochę prezenty, ale gdzieś tam faktycznie tak. Gdzieś tam zawsze yy, pamiętam taki sezon, gdzie powiedziałem, że jak się utrzymam w Grand Prix, a zdobyłem brązowy medal, to powiedziałam, że sobie kupię yy, nową krosówkę i gdzieś tam to. Yy, I faktycznie i tak było, i tak zrobiłem, bo powiedziałem, tak, że tak będzie. Było takich parę rzeczy faktycznie, gdzie udało mi się spełnić, gdzie potem po prostu używając to, miałem wielką frajdę z tego, że wiedziałem dlaczego to mam, bo tak sobie założyłem coś w tym stylu, więc a może jeszcze trochę mam. <grystanie> Sezon za pasem, zaraz rusza nowy sezon Grand Prix, więc o to chcieliśmy się teraz podpytać. Czyli no, jak widzisz no, rywali przede wszystkim i, i, i jak bardzo widzisz ten tytuł już? Jak będzie to ciężka przeprawa? Ciężko powiedzieć. Ja tak jakby nigdy nie wychodzę w przeszłość, tylko żyję tak jakby tu i teraz i skupiam się na danym momencie, żeby być po prostu przede wszystkim dobrym człowiekiem i dobrym zawodnikiem, a każdy wiem dzień przynosi coś nowego i z każdym dniem mogę być coraz lepszy, więc to, co będzie za tydzień, dwa, to to zobaczymy, ale to, co jest tu i teraz, jest bardzo ważne, żeby tego momentu nie zepsuć, żeby efekt był właśnie wtedy, co potrzeba. I to jest takie kluczowe, żeby te regulacje w motocyklach, przemyślenia, wybór silników, żeby nie wybierać miesiąc czy rok przed, bo to 100% nie działa, tylko po prostu korzystać z danej chwili, to co w danym momencie czujesz i. I starać się być po prostu codziennie coraz lepszym, nie patrząc na nikogo, na nic, co się wokół dzieje, tylko po prostu skupić się na tym, co, co Cię interesuje i na tym, co chcesz odzyskać z danego dnia. Jaki feedback chcesz mieć danego dnia, żeby dobre informacje z tego wybrać, żeby być po prostu jutro znowu lepszym? Ale chyba musisz jakoś obserwować rywali, prawda? Że mają jakieś swoje zwyczaje, jakieś, nie wiem, przypuszczam, triki, czy, czy, czy nie jest tak, że, że po prostu uznacie się ze stylu jazdy? Dziś tam się zrzuca na to uwagę, tylko tak jakby nie ma co sobie też zaprzątać głowy innymi y, osobami, tylko po prostu skupić się na sobie i po prostu wykonywać to, co robisz, żeby robić jak najlepiej. I ewentualnie, czy tak samo po dobrych zawodach, czy po złych zawodach, bo nigdy nie ma bardzo dobrych albo bardzo złych, tylko są zawsze dobre, moim zdaniem. Tylko wystarczy wyjąć odpowiednie wnioski z tego, żeby być po prostu systematycznym przede wszystkim, bo to jest najważniejsze w tym sporcie, bo mi nie zależy na tym, żeby wskoczyć na jakiś pułap i z niego zaraz paść, tylko. Iść powoli po szczebelkę do góry i otrzymywać to jak na długo, żeby być po prostu top przez wiele lat, a, a nie interesuje mnie przede wszystkim coś w stylu up and down, bo, bo to mnie nie, nie daje satysfakcji. A wiesz, ja jestem ciekawa generalnie jak wyglądają relacje między Wami, bo Wy jesteście generalnie takim dość... Wąskim gronem, widzicie się w różnych ligach, widzicie się w reprezentacjach i potem walczycie o, o ten creme de la creme, ten, ten tytuł indywidualnego mistrza świata. Ty będziesz miał dwóch kolegów tak, z klubu też w cyklu Grand Prix, kolegów z reprezentacji, mocnego pewnie Maćka Janowskiego. Czy w ogóle rozmawiacie, nie wiem, czy w obrębie reprezentacji, właśnie czy w obrębie klubu o, o tym, co w Grand Prix, czy tylko tam swoje sprawy, a na Grand Prix każdy myśli o sobie. Myślę, że temat Grand Prix to jest taki właśnie, że nikt tego nie dotyka, póki się to nie rozpocznie. <gry> <gry> e, bo nie ma co też tego dotykać, no bo naprawdę to są, ja naprawdę mogę, muszę przyznać, że zawody Grand Prix to są normalne, kolejne zawody, Aha. do których nie, nie, nie wolno się jakoś mega inaczej nastrajać, e, mega inaczej, nie wiem, coś przemyśleć, wybierać, bo to nic nie daje. To nic nie daje, to tylko możesz sobie popsuć jakiś tam swój plan i zamieszać za bardzo w głowie. Po prostu to są kolejne zawody, na których musisz się dobrze pokazać. Eee, ne, oczywiście z planem takim jak najlepiej, tak? Ale na zupełnym spokoju, moim zdaniem, najlepiej i z chłodną głową po prostu podchodzić jak do kolejnego, innego, innego meczu. No teraz takie pytanie, bo to mnie zawsze zastanawiało, to jest temat generalnie motocykli, ja na przykład mówiąc szczerze omijam zdalne motocykle, bo wiem, że jestem za głupi i w skrócie po prostu mu sobie krzywdę zrobił, ja bardzo obję prędkość, tak, wolę jak mam, jak mam cztery koła, a że to jest wyjątkowo taki sport, co to dużo mówić, ryzykowny i, i chwilami brutalny, więc zastanawiam się, no... Jaką trzeba mieć no, psychikę, czy jakieś podejście, żeby, żeby się. No, wiesz, nie, nie mówię o samej jeździe, bo o tym się nie myśli, ale musi nadejść sytuacja, w której się wywrócisz, tak? To są duże prędkości i z której musisz się pozbierać. Jak, jak w ogóle zła, znaleźć tę siłę? Skąd, skąd wy to bierzecie? Są takie dni, że po prostu jak się coś złego dzieje, to przychodzi i. A po co tak zrobiłem, a po co tam? I sam sobie zadajesz pytania. I to są takie momenty, które właśnie takie pytania trzeba jak najszybciej odrzucić, zapomnieć o tym i znowu się skupić do tego punktu, co mówiłem, że patrzeć to, co jest przed Tobą, nie to, co za Tobą, bo to, co za tobą, to już nic nie poprawisz, tylko co robić, żeby tego nie było i żebyś za kolejnym tygodniu nie mówił znowu o tym tygodniu, co teraz trwa, że coś zrobiłeś źle. Nie ma ludzi bezbłędnych, nie mylących się i zawsze jakieś błędy popełniasz. Tylko tak jak mówię, żeby w tych wszystkich rzeczach jak naj, tych błędów jak najmniej robić, żeby być po prostu systematyczny w paru rzeczach. I myślę, że wynik, który jakiś tam robisz i jeżeli on cię w jakimś porcencie zadowala, bardzo cię mocno motywuje i pcha dalej, bez względu na co się dzieje dookoła, żeby po prostu się realizować w danym sporcie, bo po prostu to kochasz. Ale wiesz, a jak to wpływa też na Wasze relacje, no bo my na przykład, no nie wiem, jak patrzymy na to, co się dzieje w Formule 1, tak samo Wy macie sport no, ogromnie kontaktowy, gdzie każdy zawodnik też ma jakiś styl swojej jazdy i są tacy, o których wiesz, że jeżdżą bardziej agresywnie i musisz na pewne rzeczy uważać, są tacy, którzy mniej, no właśnie, bo Wy jednak musicie też mieć duże zaufanie do siebie nawzajem na torze, bo... No, może być niebezpiecznie. Oczywiście i wychodzę z założenia, że trzeba jeździć ostro, alefer mm. i są jakieś granice e, tego wszystkiego, i się zwraca na pewne takie rzeczy uwagę. <laughs> mm. No, i zawsze jakiś tam plan A, B, C jest, żeby po prostu w razie czego z jakiejś sytuacji wychodzić. Nie zawsze się udaje, ale lepiej, właśnie, żeby się udawało w takich sytuacjach, mówimy już, e, podbramkowych i złych. E, e, no. I za bardzo nie, jakby o tym nie myślę, żeby nie przyciągać tego do siebie po prostu. Są takie, powiedzmy, ktoś nie mówię, nie pytam brudne zagrania, ale, ale no zawsze jak sportowcy są w swoim środowisku, to są pewne rzeczy, które się dzieją między nimi, ja to wiem z wyścigów, których widownia z zewnątrz nie zauważa, nie widzi, że oni tylko między sobą. Jest jakaś sytuacja na to, że dajemy na to wyścigowym i to się tłumaczy, że o, tutaj ten dojechał do prawej, ten do lewej, ten się pomylił, a oni obaj wiedzą, że jeden zrobił coś specjalnie. Macie, Macie takie triki takiego? w życiu? No oczywiście, zdarzają się. Myślę, że i to każdy powie, że zdarzałem za takie sytuacje. Aha, i to możesz jakąś, nie wiem, przybliżyć, żebyśmy byli mądrzejsi o tym? przykład. To jest... Ale szczerze mówiąc, to ciężko przytoczyć, bo to w danym momencie czasem nieraz wypływa coś takiego, że jak ktoś zaczepi albo Ty niechcący nawet, nieraz może być tak faktycznie, i, i, że niechcący coś źle zrobisz, a ten drugi może to źle odebrać, że Ty zrobiłeś to specjalnie i się też odgrywa i to potem się zaczyna takie boksowanie <noise> na to, że no, i to są po prostu myślę, że przy sportach kontaktowych takie sytuacje no, nieuniknione, niestety. Ty wyglądasz, jakbyś to był w stanie tak od bardzo wielu rzeczy się oddzielić i rzeczywiście sfokusować na sobie, mimo tej całej uwagi, która jest na ciebie i która na pewno też będzie w tym sezonie. No, bo e, dwukrotny, dwukrotny mistrz świata, to trudne to było, to jest coś, czego ty się musiałeś nauczyć, czy to jest po prostu. E, tak Dzisiaj się przyznaję. Że podchodząc do, po pierwszym tutele Mistrza Świata, i uh -huh. jak ktoś powiedział, że zrobię rok po roku, to bym powiedział, bo, bo jest to trudne. Aczkolwiek w stylu głowy miałem, że no, chciałbym zrobić coś, bo zawsze marzyło mi się zrobić coś, co się wydaje niemożliwe, czy bardzo trudne, czy coś trudniejszego niż to, co ci się wydawało, że jest trudne, coś w tym stylu. Tak jak tytuł Mistrza Świata, a rok po roku, moim zdaniem, jest trudniejszym niż jakby na przykład z rokiem przerwy, moim zdaniem. I, I bardzo fajne takie podejście miałem, i nadal mam, tym bardziej, że mam dwa tytuły: że ja nic nie muszę, ja naprawdę ja nic nie muszę, tylko ja tylko mogę. Jak sam czerpać z tego sportu? Radość, bo po prostu kocham jeździć, kocham rywalizować, e, kocham myśleć o tych wszystkich silnikach, ustawieniach. Po prostu to jest moje życie, pasja, i o której, no stop, myślę. Ostatnio miałem dobry sen, muszę to powiedzieć szybko. Pokazywałem ostatnio chłopakom na, w parkingu, że miałem taki sen, że właśnie tak jak coś w tylu jak teraz. Stałem przy motocyklu byłem na jakiejś hamowni w ogóle gdzie w ogóle nie wiem gdzie to było, nic takie słuchawki potężne miałem i dosłownie miałem wrażenie, że podczas snu no, cały dzień gazowałem ten motocyklem w lewo i w prawo non stop gazowałem i się wstałem i zacząłem się sam z siebie, mówię: Boże, jak ja jestem głupi, że nawet w śnie nie odpocznę, tylko non-stop gazuję tym gazem i słucham tej silniki. Ale to są takie rzeczy, które po prostu nie dużo ja sobie wymyśliłem, taki sen, tylko po prostu to przyszło, bo widocznie no, dużo muszę chyba o tym myśleć. Stwierdziłem, że, że tak jest. Chociaż jak nieraz ktoś mnie pyta, to mówię: Nie, nie, ja tam wcale za dużo nie myślę o tym, ale no jednak tak trochę jest. Takie odwieczne, jeśli mogę, mhm. takie odwieczne zagadnienie ostatecznie, ale zaawansowane. Człowiek czy maszyna? Mi się wydaje, że już na Twoim poziomie Mistrza Świata to jest po prostu mamy wyśmienitego rajdera, tak? który ogarnie motocykl jazdem, przypuszczam, na, na bank 100%, więc nadchodzi moment, kiedy zaczyna się liczyć maszyna, wydaje mi się, że w to bardzo ważne w każdym motorsporcie, więc gdzie jest prędkość, kiedy masz już tego super rajdera? Gdzie się kryje ten ostatni element wynikający z motocykla? Jednego głównego elementu tak jakby nie ma, bo to wszystkie są składowe, czyli tak prosto mówiąc nawet silnik, sprzęgło koła, to są taka baza, która musi być bardzo dobra przede wszystkim, a potem w danym dniu, żeby ee, wybór odpowiedniej charakterystyki silnika na dany tor, odpowiedniej dyszy, odpowiedniego zapłonu, odpowiedniego ciśnienia w tym linko, odpowiedniej długości motocykla, ee, Potem już nawet w samej jazdy odpowiednie puszczenie klamki sprzęgła, bo to nie za każdym razem musi być takie same, żeby były efektowne starty. Nawinięcie więcej czy mniej gazu na starcie, czy zerwać tym gazem mocniej, czy elastyczniej. To też wszystko zależy od nawieśni toru, jak ułożyć ciało na danym torze. Tych składowych jest trochę za dużo, nawet szczerze mówiąc, bo już człowiek nieraz sam sobie zadaje za dużo pytań. Um, o, ustawienie jeszcze gaźnika i różnych rzeczy dużo składowych, które muszą się centralnie w danym jednym momencie idealnie zgrać, żeby być najlepszym. Teoretycznie bardzo proste, a jest to mega trudne. Jeżeli się nie mylę, ostatecznie, bo, bo oprowadzali, oprowadzali się nas po warsztacie, dużo mówiliśmy o oponach, dużo mówiliśmy o, o silnikach. Czy jakby takim kluczem do prędkości w żurzu, tą główną sztuką, to jest szukanie po prostu trakcji, a potem oczywiście sterowanie tą trakcją przednim przed nim kołem? Że po prostu chodzi o to, żeby sztuka wyciągnięcia prędkości silnika w oparciu o to, co zrobisz z tylnym kołem na decydowanie Zdecydowanie na szukamy jak największej tak jakby trakcji tylnego koła, żeby po prostu motor jak najmniej boksował, jak najszybciej jechał. Ale wiadomo, że ustawieniami to bardzo prosto zrobić tak, żeby nie boksował, ale wtedy zazwyczaj ma brak mocy. I jedzie na skraju mocy i to jest. A każdy moc, tak, każdy Tor potrzebuje tak jakby innej, innych parametrów, nawet obrotów czy coś w tym stylu, żeby tą moc da, w danym dniu dobrze oddawał na tor. I tu ci muszę poprawić, bo nie sterujemy w ogóle przednim kołem, tylko prawą nogą. Co wydaje się. Dlatego mówiłam, być, że ważna może, jest noga, jakby. I może być <laughs> bardzo, bardzo ciekawe, to, bo. Może później pokażemy ten, ten hak, ten taki podnóżek z prawej nogi, co mamy, inny, co, co z lewej strony. To jest, Moim zdaniem to jest taka kierownica w motocyklu żużlowym, gdzie naciskając na niego przy dobrej pozycji na motorze, przy dobrym ułożeniu, koru, ciała, głowy nawet, wszystkiego, to tym hakiem regulujesz wszystko, wjeżdżając pod zawodnika mocno, naciskając na hak, to ten motor bardzo dobrze się układa i jedzie tak jakby w drifcie, czyli skręcamy w prawo, jedziemy w lewo, popuszczając ten hak, co teraz praktycznie wszyscy z wyjścia z łuku ściągają tą nogę z haku, przez to, żeby przesunąć środek ciężkości jak najwyżej, a przesunąć go na 4 litery, czyli do góry i żeby ta trakcja znowu była większa na tylnie koła, a wjeżdżając na łuk, to każdy naciska na ten hak, żeby jak najszybciej wyłamać, ale jakby najszybciej wypuścić, żeby wyprostować ten motocykl, żeby znowu brać, yy, brać całą yy, przyczepność z całej opony, a nie z połowy opony, bo w łuku jedziemy trochę pochyleni w lewo, wyłamujemy, potem przychodzi yy, moment, gdzie prostujemy motor bardziej na prawo i wyjeżdża on prosto. Yy, niby jedziemy w lewo tylko i dwa włóki w lewo i dwie proste, ale tych rzeczy, niuansów technicznych jest naprawdę też dużo. Bartek, to tak na koniec mówiłeś o tym, że twoim celem nie jest wejść na szczyt i spaść, wejść, spaść, tylko być cały czas na górze, utrzymać. Oczywiście jest to trudne, gdy zrobiłem rok po roku tytuł Mistrza Świata, tak? Ale wiadomo, że jakieś wi widełki można mieć, aczkolwiek yy, yy, ja naprawdę jestem szczęśliwy z tego, co robię i, i z tego, co osiągnąłem. I tak jakby. Fajnie i muszę to teraz powiedzieć otwarcie, bo tak czasem tego za dużo nie mówiłem, że ja naprawdę ja nic nie muszę, tylko mogę i, i, i to też mi daje jakiś taki, taki spokój i po prostu z większym fanem jeżdżę. Mm -hmm. A gdzie się widzisz za 5 lat? Co byś chciał? Za pięć lat jak się spotkamy. Ile będę nie lat? Poczekaj, <laughs> 31. Nadal myślę, że w tym samym miejscu gdzie jestem. Nadal bym chciał to robić, nadal. bo to kocham po prostu bardzo mnie to kręci i póki nie będę zbyt bardzo mocno tym zmęczony, takim, że już mi się nie będzie tak jakby może chciało i decyzje będą nieodpowiednie, nietrafne, to po prostu będzie w pewnym momencie trzeba powiedzieć stopa, aczkolwiek myślę, że 5 lat to jeszcze jest mega za szybko. <grywa> Bartku, tak jeszcze ci będziemy trochę męczyć, ale, ale ten nasz główny wywiad, to, to już po prostu bardzo Ci dziękujemy przede wszystkim za, za ogoszczenie nas i, i tak. naprawdę inspirujące słowa, mówiąc szczerze, bo ja Cię nie znałem wcześniej, poznaliśmy się dziś, natomiast po tej rozmowie to to jest. To tak jak rozmawiałem z Adamem Małyszem, że rozmawiasz z człowiekiem i widzisz dlaczego ten człowiek był mistrzem, nie? W sensie chodzi o takie nastawienie, ale to jest prawda. Chodzi o nastawienie o takie właśnie rzeczy typu proste, tak? Że nie chce być na, na samej górze, a potem zaraz spaść, tylko właśnie chcę utrzymać poziom, chcę kochać to, co robię. Inspirująca rozmowa, więc dziękuję Ci za to bardzo serdecznie, za, za ogłoszenie nas i po prostu będziemy trzymać za Ciebie kciuki teraz chyba jeszcze dwa razy mocniej niż kiedykolwiek. O chcemy. tak, a teraz będziemy oglądać z bliska motocykle, haki, silniki. i Jeszcze bardziej bardzo tak nas wciągnie w ten świat.